Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się oczywiście w grze Hollow Knight. A więc tak, od ostatniego spotkania, pomimo że nie pamiętam, czy coś się zmieniło, czy nie. Bo nie ukrywam, powiem wam szczerze, że nie pamiętam za bardzo ostatniego spotkania. No, poza pewną dosyć ciekawą walką. I tym, że w sumie po tej walce dostaliśmy coś, co fajnie byłoby sobie sprawdzić. Defender's Crest, tak konkretnie mówiąc. Tylko musiałbym to wymienić w zamian za coś dobra, niech będzie to. A więc tak, unikalna przypinka przekazana przez króla Halunest jego najbardziej lojalnemu rycerzowi. A, podrapana i brudna, ale nadal dbana. Powoduje, że nosiciel wydziela heroiczny smród. Okej, dobra. Czyli to powoduje mniej więcej tyle, że śmierdzimy. Dobra. Ale tak, ogólnie mówiąc, ostatnio właśnie, jeśli nie mylę, zwiedzaliśmy te wszystkie, jak to się nazywa, podziemne, no, wodociągi i inne takie rzeczy. I tam jeszcze chyba coś innego też tam było. I przy okazji muszę sprawdzić jedną rzecz. Ale nie, dobra, chyba to nie ma takiego sensu. A nie, dobra, ma sens. Dobra, wiecie co, sprawdzimy to, co chciałem. Ten smród jakiś tam bożnie zdaje. Ale tak, dobra. I jeśli nie mylę, był tam pewien kryształ. A kryształy kojarzą się... Nie, ten przycisk. Nigdy się nie nauczę. Z jednym miejscem. Konkretnie mówiąc, jeśli się nie mylę... Było to gdzieś po prostu... Chyba w okolicy pierwszej lokacji w ogóle w grze. Więc te. W okolicy tej pierwszej lokacji w całej grze. Przynajmniej pierwszej lokacji, w której mieliśmy jako taką swobodę, nie było to tylko... Wiecie, takie chodzenie samouczkowate i tak dalej. Czyli tych Forgotten Crossroads, czegoś tak, chyba było właśnie takie miejsce. Fajne z różowymi kryształami. I tak, po prostu widzieliśmy widziałem tego kryształa w innym miejscu. Nie wiem, może to jest jakaś sugestia, że skoro jesteś w stanie dotrzeć tutaj, to idź tam, tam znajdziesz coś. Czy jakoś tak, nie wiem. Mniejsza o to, zaraz się przekonamy. Oczywiście, jeśli tylko nie umrę wcześniej. Ale zanim to tak. Jestem zmuszony po prostu dotrzeć do ławki w odpowiednim miejscu. I po prostu... No, dojechania do tych rozdroży, bo w sumie crossroads są rozdroże po części, inaczej mówiąc też skrzyżowania i w ogóle, ale mniejsza. Więc po prostu idziemy do zapomnianych rozdroży. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I dobra, stąd teraz tylko trzeba wyżej, unikając tych dzidowców latających. Na tyle, żeby dostać się do staga. Tak, to jest stag beetle, więc stag. No ale dobra. I ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o to stag, to... W sumie to nawet było oczywiste, patrzę na to, że nawet sama w sobie... Lokacja nazywa się Stagways, więc te... Po prostu te robaki to są stagi, oczywiście przez długi czas. Nawet nie pomyślałem, że to może być nazwa jego czy coś, ale powiedzmy, że tak. A może pomyślałem? Nie wiem, nie pamiętam, gadam głupoty. Wczesna pora, rozumiecie, tego typu rzeczy. Dobra, cześć kolego. Poproszę do zapomnianych rozdroży. I tak, jak już tam jedziemy... To przy okazji warto by było... Okej. Okay. Właśnie chciałem powiedzieć, że przy okazji warto byłoby odwiedzić tą od przypinek, ale tutaj ktoś jeszcze jest. Tiso, chyba już spotkaliśmy. Blada istoto. Używasz tych starych linii? Patetyczne. Prawdziwy wojownik niesie się osobiście do walki. Nie potrzebuje takich... dogodnień czy takiego. Może, że coś tego typu chodzi. Okej, czyli jest po prostu wredny. Zostaw mnie. Szukam areny. Aha. Straciłem już zbyt dużo czasu na tej przeklętej drodze. Dobra. Okej, w takim wypadku właśnie mam dwie rzeczy do zrobienia. No, chociaż dobra, może nawet więcej niż dwie. Po pierwsze, coś się tam zmieniło w tym... Powiedzmy...
jakby nazwać tym. No wiecie, tam pokazywałem wam takie miejsce chyba. My się odwiedzaliśmy, ja nie jestem pewien. No ogólnie tam, gdzie właśnie pojawia się ta cała maska czarna z pomarańczowymi oczami. Tam będę chciał podejść, wiecie, sprawdzić co, jak, gdzie, kiedy. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest właśnie to, że teraz tu odwiedzić tą babkę od przypinek też warto. Może coś u niej kupimy. To wiem, może właśnie jesteśmy już godni zakupu następnego tego. Nocza, czyli następnego... O, proszę, jednak tak. No wiecie, następnego tego noża można mieć po prostu więcej przypinków. Więc dobra, jej, udało się. I teraz następny potrzebuje 18, czyli 7 więcej, czyli 14 więcej. No i dwa jeszcze można tu kupić. Fajne, fajne. Ale pomyślę, że to kiedy indziej, na razie skupmy się po prostu na tym, co możemy. Czyli to jedno miejsce, to zepsute niestety. Tutaj dwa. No cóż, jedyny, który wymaga jeden, więc tak. Będziemy śmierdzić. No cóż. Będziemy śmierdzącym bohaterem. Dobra. Pierwszy punkt podróży w sumie zaliczony. Więc teraz co? Kolejne miejsce jest... Gdzie ono w ogóle było? Okej, widzę, że nawet nie ma nigdzie tego. Tylko wskazu do tamtej lokacji. Więc może jednak pomyliłem miejsce. Może to jednak nie było tutaj. Ale dobra, mniejsza z tym, gdzie było, gdzie nie było. Teraz muszę i tak się skupić tylko na podróżowaniu. I tak. Stąd teraz... Już pójdziemy najpierw poszukać tego. Znaczy nie poszukać, tylko sobie sprawdzimy, co było tam wtedy, wiecie, z tym... Z tą maską całą. Raczej ta maska bez powodu tam się nie pojawiła, więc... Po prostu lepiej to sprawdzić. Ale najpierw chcę od tego w górę i tam potem już będzie łatwo dotrzeć, dobra. Cześć, robak. O, proszę, już na jedno uderzenie są. Fajnie. Przyjemnie. Dobra, tutaj jest jakieś przejście? O, dziwne, nie kojarzę go. A, ciemno. Dobra, już rozumiem, czemu go nie kojarzę, jak tam jest kompletna ciemność. Tę lampkę też trzeba będzie wcześniej czy później kupić. Trzeba w sumie lampkę, to w sumie był robak. Taki robak w słoiku, który świeci i w sumie służy jako lampka, ale to jednak jest świetlik. Ja, mniej więcej. I dobra, chyba jesteśmy na dobrym miejscu. Trzeba w sumie dawniej chyba tylko na pewno. No oczywiście, musiałem w głupi sposób się po prostu nadziać na wroga. Dobra. A właśnie, jak jeszcze tu jesteśmy, może warto byłoby odwiedzić tego. Od tych, no, gęsienic, larw i... I nic? Naprawdę? Spodziewałem się, że coś tutaj będzie zmienione, a tutaj takie... No, w sumie to nic. Dobra, wiecie co, pójdę szybko, odwiedzę tego od gęsienic, nawet... Nawet bym mógł niby to wyciąć, ale... Nie będę ukrywał, nie chce mi się. Więc tak, patrzcie za moje lenistwo, ale tyle. Więc po prostu idziemy, spróbujemy tam dotrzeć jeszcze prędzej. Można gromadzić przy okazji parę monetek. Czemu by nie? I tak, jeśli faktycznie tutaj... Jakieś gąsienice mam do odebrania, że tak nazwać, czyli nagrody za nie, to... Pan, że nagrody będą tego warte. Że będzie tutaj coś więcej niż tylko pieniążki. A, okej, okay, czyli nic. One się cieszą, ale co? Niestety okazuje się, że nie miałem nic do odebrania, co? Wskazuje, że chyba żadnej nie uwolniłem? Trochę dziwne, bo wydaje mi się, że uwolniałem, chociaż dobra. Kogo by doszukiwał, mi się już wszystko plączy ze wszystkim. Gubię po prostu poczucie odcinków, poczucie tego, co kiedy robiłem, co zrobiłem, co nie. Więc te... Nie ma co po prostu narzekać. Dobra. I skoro to wszystko i tak nie wyszło i w sumie
prostu... jak to się nazywa? Tutaj tego wszystkiego nie było. Przecież się... niczego nowego nie było. Nawet nie wiem, co ja mam mówić. To powiem wam tyle. Może warto by było spróbować pójść jeszcze tutaj, bo właśnie... o tym mówiłem, że to jest taka lokacja, która wygląda trochę na jakieś takie kopalnie tych kryształów. Więc tak. I ona tu jest właśnie. Aha. O, witaj ponownie. Nadal sobie biegasz w tej wewce? Czy czemu nie dołączysz do mnie tutaj? Naprawdę jest dużo... bogactwa w tych kamieniach dla każdego, kto chce trochę popracować. Te kryształy tutaj są warte naprawdę dużo. Ale wydaje mi się, że... ale mam przeczucie, że jest tutaj ukrytego coś nawet jeszcze... po prostu jeszcze coś jeszcze cenniejszego, wybaczę, tak się planczę. Głębiej w tych jaskiniach. Prawie mogę to poczuć. Aha. Możesz do mnie dołączyć. Jest wystarczająco dużo dla nas wszystkich. Albo jeśli nie czujesz się na kopanie, możesz po prostu posiedzieć i śpiewać ze mną. Okej. Okay. A, to już było. Dobra, tam to już było, ale teraz ty. Jesteś zaskoczony? Ja pamiętałem drugą zwrotkę. Dużo czasu do myślenia, kiedy pracujesz czyli na dole. Może jestem w stanie nawet wymyślić piosenkę samą w sobie. Czemu sama wymyślić piosenkę? A właśnie, trzeba posłuchać jeszcze raz. A, dobra, niestety przegapiłem, więc nie przetłumaczę. To jest ciężka praca, ale mi to przeszkadza. Tutaj... mogę pracować nawet bez spania, co fajne. I co jakiś czas przychodzisz mnie odwiedzić. Jestem taka szczęśliwa. Taka szczęśliwa, że lubisz dźwięk mojego głosu. Okej. Dobra. Dobra. I teraz, czy tutaj coś tak naprawdę mamy? Nie, bo... nie, po raz kolejny się pokazało to samo, co... może nie to tyle, co pamiętałem, co w sumie... chyba już kiedyś. Po prostu ta lokacja jest, są te kryształy, tak jakby gra sugerowała weź tu przyjść, gościu, ale... no widzicie, no nie da się. Po prostu jakby mi czegoś jeszcze brakowało. Więc cóż, no. Jeśli to jest ślepy zaułek, to nie wiem, co dalej. I to mówię tak poważnie, naprawdę nie mam pomysłu, co dalej zrobić, więc... co? Jeden z tak naprawdę mi chyba zostało. To ewentualnie spróbować swoich po prostu sił. W tym takim miejscu, które tam gdzieś odkryliśmy ostatnio chyba. W tym City of Tears, albo właśnie zwiedzać dalej City. Więc te... miałem takie ambitne plany, jak zwykle nic z tego. Dobra. Ja tu już chyba kiedyś gadałem o tym. City Store Rooms. Ja. No i cóż. Miejmy nadzieję, że tak. Że znajdziemy coś tutaj. Bo jeśli nie, to odcinek będzie trochę zmarnowany. Dlatego, no, nie ukrywam, nie chciałbym. W szczególności, że no. Ostatnio wiele odcinków się kręcimy po tym mieście i w sumie. Nie czuję, powiem szczerze, osobiście, żebym odnalazł jakieś szczególnie istotne rzeczy. I teraz tak, tutaj jeszcze nic nie było, na szczęście, więc te... po prostu możemy iść. Tu też byłem, też nic szczególnego. I oczywiście musiałem się nadziać na kolce, bo jakby inaczej. Dobra, to teraz nas... o, okej. A to ciekawe. Przycisk, który też ponoć działał na właśnie to skupianie dusz i tak dalej. Wcześniej przynajmniej działał, teraz pozwala tylko strzelać. Skupiać duszę można jedynie innym przyciskiem. Z
prawda nie przeszkadza mi to, bo i tak głównie używam przycisku B do skupiania się i wszystkiego, a nie tego bumpera prawego, więc mi to wielkie różnicy nie robi, ale takie po prostu trochę zaskoczenie, skoro gra sama oferowała, żeby wykorzystywać go tego wszystkiego. I w sumie gra sama mi pokazała, że to jest jakieś kolejne miejsce, którego nawet nie znałem. Więc dzięki, gro. Co to jest? Okej. Cokolwiek to było, nie wyglądało to zbyt przyjaźnie. No w sumie nie ma co dziwić, że nie wyglądało przyjaźnie, jak to jest przeciwnik, ale no wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Soul Sanctum. Co, sanktuarium dusz? Ciekawe, czy to miejsce ma swoją mapę. Pewnie nie. Albo jest zaliczany do tego właśnie, jak to się nazywa, no. Albo jest zaliczany normalnie do, no, miasta USA, albo nie ma po prostu mapy i trzeba by sobie poradzić bez tego. A to jest, co to jest? Aha. Zdobione drzwi utworzone z glistening, nie wiem, czy nie był błyszczący, albo taki po prostu połyskujący metal. Jest tutaj coś na kształt po prostu dziurki na jakiś klucz. Okej, czyli trzeba jakiegoś klucza. Przynajmniej jest różnica, nie pisze tutaj, że to jest prosty zamek czy coś, więc zgaduję, że ten simple key tutaj nie będzie do końca działał. Chociaż może. Dobra. A póki co, tak. Zobaczmy, co tu w ogóle mamy. Okej, dobra. Pierwsza rzecz to są jakieś słoiki z duszą, druga rzecz to są jakieś dziwne, żabopodobne stwory, które będą tutaj się pojawiać z podłogi. Super, po prostu. Dobra, tam jest kolejna winda, która prowadzi w sumie... Prowadzi do jakiegoś miejsca, który tak jest zamknięty. No super, po prostu. No i tutaj. Chociaż tutaj to mogę sam z siebie przejść. A, i znowu ten przeciwnik. Okej, widzę, że on się lubi teleportować. Co już jest trochę wredne. Ale dobra. I tak jeśli się skupię na walce z nim, to jestem w stanie wygrać. Dobra. A i właśnie, brakuje mi życia, to może trochę podleczę. No i kolejny raz ta cała żaba, jak ja to nazywam, chociaż chyba to nie są żaby, to jest coś innego. Tak w domyśle. Okej. Okej. Dobra. Trzy strzały z tego całego, no. Z tego, z tym mogę strzelać. A i kolejna jakaś informacja. Zapisek ABBA. Umysł Dada. Zapisz to ABBA. Umysł nadal nas ogranicza. Jak przełamać jego ograniczenia? By uzyskać czyste skupienie. Znaczy, czy uzyskanie czystego skupienia jest w ogóle możliwe? Czy coś tego typu, okej. Czyli w tym miejscu, tak uproszczając, badali duszę. Okej. I próbowali uzyskać coś na kształt właśnie tego całego skupienia, czymkolwiek skupienie samo w sobie jest. Wiem, że my w sumie skupiamy duszę i inne takie rzeczy. I kolejny jakiś wróg, to... Tak, najlepsze, co można mi dać? Nowych wrogów. W momencie, kiedy nie mam prawie HP i... Jestem jeszcze taki mocno rozkę... Ja, żony. Dobra, zaraz tu padnę, jestem tego pewien. Oczywiście. Nie, naprawdę nie się dam na żadnej ławeczce odtąd. No cóż, dobra, to widzimy się za chwilę z powrotem. Jeśli tam dojdę.
No, więc jestem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Patrzę na to, że musiałem zarówno walczyć ze swoimi pozostałościami, jak i z tym kimś. Szczerze zapowiadam porażkę. Po prostu nie czuję, żebym miał go pokonać. Ale dobra, jakoś to musi wyjść. Dobra. O, udało się. Dobra, fajnie. Fajnie, że się udało, tylko... wow. Nie było to łatwe. Chociaż głównie tutaj... za sprawą mojego nie ogarł, to było bardziej niż za sprawą samego w sobie wroga. Jak zazwyczaj, wiecie. No i szczerze, Hollow Knight jest może i ciężką grą trochę. Jeśli to od najłatwiejszych nie należy, to prawda. Nie będę tym zaprzeczał, ale... większość tych porażek, które tutaj zauważacie, są z mojej winy, nie z winy gry. Wiecie, to jest tak, że po prostu nie to, że gra jest niesprawiedliwie skonstruowana czy coś. Dobra, na początku jeszcze miałem problemy z padem. I wtedy to mógłbym narzekać, że gra jest nie fair, bo tak mi po prostu przeszkadza, psując mi pada czy coś, ale tutaj... okazało się, że trzeba było przestawić jedno ustawienie i wszystko w porządku, więc tak, ponownie moja wina. I tak, teraz jest sytuacja dosłownie, w której jeśli coś jest nie tak, to tylko z mojej winy. A, otwarte czy nie? Tak, otwarte, dobra, mamy fajnego skróta kolejnego, jej. Więc tak, jeśli są jakieś problemy, to najczęściej jest spowodowane moim nieogarnięciem, czy gubieniem się w sterowaniu. Bardziej niż z winy gry. No, dobra, ale teraz to mogło... teraz to... a, dobra, tutaj się nie da zahaczyć w ten sposób. Dobra. I tak, tędy przylazłem. To teraz do góry trza. No i przy okazji mam też odpowiedź na pytanie, jak to wygląda z mapą, jak widać. Mapa jest aktualizowana na bazie City of Tears, więc ja. Cokolwiek jest w tym sanktuarium, należy to do miasta West, nadal. I powiem wam szczerze, mam nadzieję, że to będzie coś wartego uwagi, bo w sumie byłem w tych Royal Waterways, które były do niczego, tak naprawdę, no, fajna lokacja i w ogóle, ale... pomyślcie sobie sami, czy zdobyliśmy nam coś przydatnego albo potrzebnego do czegokolwiek? Czy raczej tam jedno co to była ta śmieszna walka? No właśnie, tylko i wyłącznie ta śmieszna walka, nic poza tym. Samym sobie City of Tears odkryliśmy kowala, ale czy on jest potrzebny do progresu? No nie wiem. Chociaż dobra, pamiętam, że coś o tym kowalu mówił, jeśli chce iść tam, jakieś tam inne miejsce, więc może dosłownie tam gdzieś nie mógłbym wejść, jeśli mnie ulepszył broń czy coś. Chociaż raczej to nie jest na takiej zasadzie, że muszę ulepszyć broń, bo inaczej nie będę mógł gdzieś wejść. Raczej to... powiem szczerze, bardziej obstawiam, że to byłoby na zasadzie, że po prostu ciężej by było, bo to jest oczywiste, że ciężej, jak nie ulepsza się broni. Ale no dobra, co jest, będę więcej pepla, bo to są oczywiste oczywistości, to co mówię. Kolejny. No chodź. Dobra. Na spokojnie, dam radę. Muszę dać radę. Tak, teleportacja. Powiem szczerze, wkurza. Już chcę się ich uderzyć, ale nie, bo się wyteleportuje taki gościu. I tyle by było. Ja. Ponownie, nie ogarniam gry. Bardziej sama w sobie gra nie jest aż taka, powiedz sobie, niesprawiedliwa. Chociaż, no nie ukrywam, tutaj mógłbym powiedzieć, że czuję delikatną niesprawiedliwość przez tych teleportujących się sruwaczy. Ale to tak delikatnie. I dobra, są dwa przejścia, jedno ogólne, drugie sekretne, przez przypadek je znalazłem, więc oczywiście, że idę tutaj gdzieś sekret. W pierwszej kolejności. I dobra, przynajmniej nie umarłem od żab. Gieje na znowu, więc te, nie jest aż tak źle. O, proszę, latające żaby. To jest nowość. W sumie jakoś szczególnie groźne to one nie są, a fajnie się na nich zbiera pieniądze i dusze.
I... Dobra, coś tu jest. Coś tu jest, cokolwiek to jest. Spell Twister. O, proszę. O, zaklęcia stają się tańsze. Fajne. Zdecydowanie, jeśli będę miał okazję wsiąść na ławeczce jeszcze, zanim będę cokolwiek tutaj robił i tak dalej, to skorzystam. Bo fajne, fajne. I w sumie powiem szczerze, przypomniałem sobie też o jednej jeszcze rzeczy. Dosłownie teraz. W sumie było parę ścieżek w tym, jak to się nazywa. Brakuje mi słów, no. W tym, no. W Grimpath, których nie zwiedziliśmy. A wydaje mi się, że tam mógł. A póki co. Ja. Ja, widzicie to. Czy wy to widzicie? Ja. Mamy bossa. Który. Dobra, przynajmniej jego typanie jest sprawiedliwie skonstruowane. Okej, okay. A to jest niesprawiedliwie. Co z tego, że istnieje jakieś takie coś, jak... Nawet nie mogę się przed tym obronić. Nie, ja tu padnę. Ja tu padnę, mówię wam to szczerze, po prostu... No nie, nie czuję, że to po prostu dla mnie obce. Dobra, przynajmniej teraz mamy więcej skrótów i... Tak de facto jestem dużo bliżej, więc te... Ale proszę, proszę, proszę. Mamy bossa. Który z pozoru nic nie strzeże. Dosłownie, miejsce, w którym z nim walczymy jest... No, to jest po prostu dosłownie zamknięty pokój, tak po części. Więc, ja, prawdopodobnie to jest znowu jakiś wielki pobocznik, którego sobie znalazłem, bo tak, czy coś. A przy okazji, tutaj mamy otworzony ten skrót, czy nie? Okej. A nie, dobra, to nie było skrótu, to były te drzwi. Już mi się plącze wszystko, wszędzie. Mam nadzieję, że... Jesteście w stanie mi to wybaczyć, ale tak. Jak widać, nie jestem dzisiaj w formie. Nie mówię tego pod kątem po prostu formy do tego, do grania. Bo jeśli chodzi o granie, to tak, jestem w formie co najwyższej. Bardziej chodzi o myślenie. Coś, z czym mam największe problemy. Nieważne, czy to Portal, czy Hollow Knight. Myślenie, takie trudne. Takie męczące. Nie, idź stąd, wróg. Nie chcę z tobą się bić. Dobra, nie wrócił, więc... Miejmy nadzieję, że nie będę już jeszcze raz z nim męczyć. Ja tu zaraz padnę. Mówię wam, ja tu padnę, stracę wszystko, co tam było. Tylko dlatego, że oczywiście on się teleportuje tak, że nie da się go trafić. No oczywiście. Nie. Nie wiem, czy to po prostu my sobie szczerze kwestia tego, że gram na padzie i lepiej grać na klawiaturze, czy co. Chociaż sami twórcy piszą, że rekomendują tego pada, więc... Nie. Więc powiem szczerze, nie rozumiem. Że ja po prostu aż tak nie umiem, czy co. No dobra, w Orim w sumie też miałem takie... bardzo dziwne problemy momentami ze wszystkim, gdzie każdy normalny bezproblemowo by sobie poradził. Dobra. To jest ten pokój. A w sumie mógłbym brać tego Spell Twistera, chociaż nie wiem, jak on miałby pomóc mi w starciu z tym gościem, ale tak, mogłem go ubrać. Więc tak, ponownie. Tym razem trochę szybciej się to wszystko zaczyna. Dobra.
Dobra. Dobra. Też zaczyna mnie wkurzać ze swoimi teleportacjami. Ale dobra, nie jest aż tak wkurzający jak ci zwykli wrogowie. Okej, dobra. Wniosek następny. Muszę przetrwać do momentu, kiedy on będzie miał przerwę, jeśli chce się leczyć. Inaczej nie ma sensu. Tylko po prostu natracę to, co im wyleczył. No, dobra, na spokojnie. Dobra. Dobra, kolejna przerwa. No tu akurat to było do przewidzenia, że stracę życie. Bo jak mówiłem, nie umiem po prostu tego unikać, jeśli nie jestem przy ścianie. Zobaczmy tam, wiecie, przy ścianie da się po prostu wspiąć i uniknąć. Okej. Nie. Nie, nie rób tego. No właśnie o tym mówię. Aha! Jeszcze teraz oszukuję. No i super. I śmierć. Ciężki będzie. Ale dobra, podejście numer kolejny. I tym razem... Co by raczej nie będzie potrzebne. Wiecie co, no... Zdecydowanie to się przyda. I gdybym miał jedno więcej miejsca, że mówię jeszcze to, ale dobra. No to widzimy się za chwilę znowu u tego bossa. Podejście numer kolejne. Więc cyk, zobaczymy co to będzie i w sumie zauważam, że nie mam pełnego paska zdrowia. Dobra, czyli na dzień dobry już swoim nieczystym zagraniem, które powoduje, że po prostu nie mam szans. Okej. Jak widać, faktycznie. Spell Twister faktycznie działa. Zmniejsza koszty. Nie jakoś może diametralnie, ale trochę zmniejsza, więc jest fajnie. Dobra. Dobra. Spore ryzyko to było, nie ukrywam. Ale musiałem się go podjąć, jeśli chciałem w ogóle mieć szansę na cokolwiek. Dobra, przerwa, przerwa. Dobra, leczenko. Okej, to było chamskie. Przez przypadek dotknąłem dachu podczas boss fighta, ale nie, i tak stwierdzili, że są tam kolce, co musisz dostać. Okej, ja rozumiem, że kluczaste dachy tutaj to jest jakaś światowa moda czy coś, no ale bez przesady z tym wszystkim. Mogliście naprawdę sobie oszczędzić tego wszystkiego, chociaż podczas boss fighta. Dobra, odpoczynek. Dobra. O! To już... Wow, to byliśmy tak blisko pokonania gościa? Aha. A to troll! Co za troll z niego? Jezu, jaki troll z tego bossa? Tak mnie oszukać, to wstydziłby się po prostu. Co za troll? Ooh.
dobra, przypomnę, że przegram w takim momencie. Chociaż nie dziwię się, gdybym miał przegrać. Jest to za troll. Okej, tym razem... Dobra, tym razem jego trup tutaj leży. Okej. Jest dobrze, tym razem to chyba serio jakaś nowa rzecz. A nie po raz kolejny troll. Tak. Consumed the desolate dive. Tabby? While holding the... Wiecie co? Wiecie co? Chyba mamy sposoby na to, jak otwierać trzęsącą się ziemię. Oczywiście wszystko i tak jeszcze sprawdzę osobiście później. Chociaż dobra, tutaj nawet mamy okazję, żeby to sprawdzić. Jednak zanim to, to oczywiście, no... Wiecie, jaki jestem, ja muszę posprawdzać wszystkie lokacje, pozwiedzać, żeby potem nie żałować, ale... Chyba nareszcie mamy coś wielce przydatnego i sensownego. Dobra. Po tylu latach marudzenia. Oczywiście z tym latami to trochę przesadzam, ale po takim czasie, kiedy marudziłem, że nic nie ma, ciągle trafiamy na jakieś ślepe zaułki, które dają coś fajnego, ale niekoniecznie potrzebnego. Teraz trafiliśmy na kogoś, kto potencjalnie... Dobra, sprawdzamy. Bingo. Bingo po prostu. Możemy rozwalać przebić szkło pękane. A to zawsze już coś? Więc tak. I gdzieś coś otworzyłem. Nie wiem gdzie i co, ale tak coś. A, okej, okay, dobra, to powróciłem teraz. To w takim momencie, no... Mogę niby jeszcze trochę pofarmić, ale czy jest sens? Ne, nie sądzę. Okej. Okay. I oczywiście drzwi zamknięte, bo jakby inaczej. Oraz pełno tych żab, które mnie próbują zabić. Ale dobra. A tutaj co mamy? Alone Steel. A tu co znowu? Aha. O. Wygląda jakbym gdzieś czegoś nie zrobił. Patrzę, tutaj niby rozbiłem, fajnie, ale... Nigdzie dalej nie mogę pójść. Nie, tak jakby czegoś brakowało. Cóż. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie, poza tym, że... zdecydowanie... A, proszę. Zdecydowanie... Okej, sprytnie to rozwiązali. Sprytnie. Zresztą, że przy okazji to jest trupów w porobakach. A, myślisz. Ale dobra. Nie przedłużę, więc naprawdę muszę ich pochwalić, fajnie to rozwiązali. Wow. Dobra. To teraz... Nie ma przebacz. Wracamy. Ja chcę mojego robaczka uratować. Cześć, kolego. Kura, tak, jej. Dobra. Udało się. Powiedziałbym, że to jest wielki sukces, bo nie dosyć, że wiecie, tutaj rozwiązaliśmy to, to jeszcze... Zdobyłem bardzo fajną przypinkę, która powoduje, że wszystkie czary są tańsze. Czyli... Tak de facto... Na pewno tańsze jest dzięki temu to moje strzelanie. Może też to spadanie, to takie wiecie, to co teraz dzisiaj poznałem. Nie wiem jak z leczeniem, co prawda, ale... Pewnie nie. Bo leczenie nigdy nie może być tańsze. Może być droższe, co najwyżej. Że mi tak mi nauczyło wiele gier. No ale tak, dobra. Co ja tu będę o tym teraz gadał i marudził? Po prostu idziemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I... Tam pokonaliśmy tego gościa. Tu mamy nowe miejsce. No, no. Wiecie co, no... Czysta satysfakcja po prostu. Czysta satysfakcja. No i cóż, tym samym prawdopodobnie jesteśmy w stanie już też odwiedzić tą lokację, o której mówiłem na początku. I dobra, tu gdzieś też były pękane szyby? O proszę, jakiś skrót fajny. Dobra. W tym momencie powiem wam szczerze,
Zostawiamy sanktuarium. Czym? Soul Sanctum. Nie wiem, jak to się nazywało do końca. Chyba Sanctum. Za sobą. Może tu jeszcze kiedyś powrócimy. Jeśli okaże się, że coś gdzieś popomijałem. Ale póki co, no, wielki sukces. Nie ma co ukrywać. Zdobyliśmy nową zdolność, bardzo fajną. I już w następnym epizodzie postaramy się ją przetestować w jakimś czymś nowym, fajnym. Albo mówiąc po ludziowemu, no idziemy tam, gdzie się ziemia trzęsła, tam do tych różowych kryształków, co, tak jak sugerowały to nam, trzeba sobie mi, do te kryształy, które były tam, no, w Royal's Waterways. Dobra, więc siadam na ławeczce. Pora przebrać się też w standardowe rzeczy. Chociaż, czy na pewno? Wiecie co, dobra, poradzę sobie bez tego. I w tym momencie już kończymy dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w następnym odcinku, który oczywiście będzie jak zwykle za tydzień. No więc to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.